Cześć, witam Was dzisiaj w odcinku. Mamy tutaj na tapecie głowicę do 30 do zrobienia. No i nieszczęsne głowice Korursa. Klient zakupił. No i mi to przywiózł, żeby mu to poogarniać. No niestety Korurs nie poprawił jakości w tych głowicach. Jak widać, wywalone mają. Fazy dalej są bardzo szerokie, 3 mm. Powydzierane, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda faza, gniazdo. Wezmę tu taki ten. O, proszę bardzo. Powydzierane żywcem, powytapiane. Tu aż jest taki zadzior. O. Haczy. O. Także musimy frezować gniazda. Wypolerować. No i zaworki Wam pokażę. No niestety, stało się, więc trzeba teraz poprawiać. Zawory do wywalenia, nie będę szlifował tego. Zawory żywcem z wydarte. Bo popatrzcie. Tu jest głowica. W tym miejscu jest głowica, nie? O, został kawałek głowicy. Z żywcem normalnie, aż taki kolor, aż taki fiolet, fiolet taki wpada to wszystko. Mamy wydechowy, wydechowy podobnie, aż tutaj taki sznyta zrobiona jest tutaj. Także niestety, no już mam tu przygotowane wszystko, ten, frezy, ten i no, o, tu właśnie przy okazji, bo obiad zjadłem, znaczy obiad, to już można powiedzieć kolację, małżonka mi przyniosła, bardzo ją kocham, dba o mnie. No, także tutaj do 30 mamy, no bo tutaj puszczały zawory, zawory już widzę nie tęgie, więc tutaj wlatują nowe paradowskich zaworki. Oczywiście Juliusz Łukasiewicz prowadnice, nie? No i tutaj w przypadku głowic do 60, do 40 właściwie, to tutaj ratują tym razem Warińskiego zawory, zawór sący i wydech, komplety. No i Juliusz Łukasiewicz oczywiście prowadnicę, także mamy co robić. Bierzemy się za robotę. Jadę najpierw z 40, a później będziemy robić 30, nie? No, także tak to dzisiaj wieczorek wygląda. Do ogarnięcia. No. Mam przerwę na obiad, to mówię, nagram Wam coś, bo dawno już nic na warsztacie nie robiłem. Też, bo z chałupą się robi, z domem i to tak jest, wiecie, no, chorowałem tyle czasu, nic w domu nie było porobione. No to trzeba się teraz wziąć i porobić w domu też, dookoła domu pewne rzeczy, nie? Dobra, koniec marudzenia, bierzemy się za robotę. Mamy następną głowicę. Zobaczcie tutaj, co tu jest. Czy widać to? Widać, nie? Normalnie z głowicy wtopiony kawałek żeliwa. Materiał z głowicy wtopiony w zawór. No i jak to ma być szczelne? Powiedzcie wy mi, moi kochani. Poza tym już nie mówiąc o tym, że na całej szerokości grzybka jest faza zrobiona. Patrzcie na gniazdo. Jakie pory. Masakra. Kurius. Panowie z Korursa, nie łapcie się za docieranie zaworów, jak nie umiecie. Ok? Weźcie, złóżcie te wypolerowane zawory, wypolerujcie gniazda i zostawcie. Zostawcie tak, jak to robi Waryński, że nie docierać. Zostawiać wypolerowane. Jak umiecie wypolerować przynajmniej. No przecież to jest dramat, to co tutaj jest zrobione. Dobra. Szmelc! Na złom. Niestety, dobra. Idziemy po zaworki z waryniaka, zakładamy i docieramy. No mamy tutaj już zrobioną głowicę przeze mnie, przed montażem. To jest głowica, która jest rozebrana. Wyczyszczona. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają gniazda. Porównanie. Jak wyglądają zawory. Patrzcie, żywcem normalnie
Ta płaszczyzna, ta aż rów taki jest zrobiony i to jest aż fioletowe. Takie ciemne, brąz aż taki przebija nawet. No, a tutaj macie już przygotowane przeze mnie gniazda. Ładnie. I tutaj macie zaworki dotarte. No i tak to wygląda. My teraz montujemy i będziemy tą tutaj montować, sprawdzać szczelność. No a tą będziemy frezować i ten i docierać. No i okej, mamy już tutaj wszystkie ładnie głowiczki. Zobaczcie, suchutko zalana. No i suchutko jest, ładnie już stoi tu już chwilę. Tamte też sprawdzone już. No, już tutaj napisałem, ok. No. Sucho, dobra. No, także kończymy. Mamy już zrobione na gotowo. Pakujemy i dzwonimy, żeby odbierali. No, a jutro się zajmujemy 30. Pozdrawiam, cześć. Na razie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Pa. Hej. Będzie następna część, także spoko.